Miejsce siostry w domu według Słowa Bożego. Siedem cech cnotliwej kobiety. Cóż, aby powiedzieć trochę o tej cnotliwej kobiecie, zauważyłem w niej siedem rzeczy, które moim zdaniem były bardzo urocze. Po pierwsze, w wersecie 10 miała cnotę, czyli była czysta. Miała osobistą odwagę. Werset 15. W tym 15 wersecie jest wspomniane, że była pracowita. W wersecie 16, że miała zdolności biznesowe. W wersecie 18 miała pewność swojego miejsca przed Bogiem. Można by powiedzieć pewność tego, jak Bóg ją widzi. W 20 wersecie jest wspomniane, że była uprzejma. W wersecie 21, że miała zdolność prawidłowego rozumienia konsekwencji, czyli przewidywania. Czyż nie jest cudownie widzieć te cechy? I to jest oczywiście opis siostry w domu, opisana w 31 rozdziale przypowieści Salomona. 31 rozdział, przypomnę, tak żeby nie było to oderwane. Od tekstu Słowa Bożego. 31 rozdział przypowieści Salomona. Od 10 wersetu, dzielna kobieta, trudno o taką, jej wartość przewyższa perły, serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło. Po wszystkie dni swojego życia dba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękoma. Podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność, wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc. Daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją, pracą swoich rąk zasadza winnicę, mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza swoimi ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy i lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta rzeciono. Otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Więc tutaj ten fragment jest wyraźnie przedstawiony. Czyli widać w wersecie 10 miała cnotę. Dzielna kobieta, trudną o taką, w jej wartość przewyższa perły. Czyli była czysta, miała osobistą odwagę. W wersecie 15 była opisana jako pracowita. Wstaje wcześniej, gdy jeszcze jest noc, daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Także 16 werset to jest powiedziane o jej zdolnościach biznesowych. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją, pracą swoich rąk zasadza winnicę. Także w 20 wersecie jest wspomniane, że była uprzejma, otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. 21 werset miała zdolność przewidywania, nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Także widzimy, czyż nie jest cudownie widzieć te cechy? Wiesz, to bardzo ważne, aby kobiety rozwijały te cechy, które Bóg im dał. I myślę, że to takie piękne jest widzieć całą tę aktywność w sferze domu, ponieważ nawet jeśli dostarczała pasy do kupca i nawet jeśli rozważała zakup pola i kupowała je, widzimy, że ta cała aktywność była w sferze domu i pod uznaniem jej męża. Ona postępowała w taki sposób, że nie wysuwała się naprzód, a po tym, jak zrobiła wszystkie te rzeczy, napisano: mąż jej znany jest w bramach, gdy zasiada wśród starszych ziemi.
Często mówiłem, za wielkimi mężczyznami zwykle stoi jakaś wielka kobieta. W tym rozdziale widać to bardzo wyraźnie. Jeśli mogę zwrócić się do młodych sióstr, jest wasza rola, jest to wasza ważna rola. Jeśli mogę zwrócić się do młodych matek, jak bardzo ważna jest wasza rola. Bóg zdaje się tak bardzo podkreślać to w swoim słowie. Jestem przekonany i wierzę, że kiedy weźmiecie to sobie do serca, to bicie Bożego serca, to zobaczycie, jakim błogosławieństwem możecie być w domu. Atmosfera miłości i zaufania. Jest tam również napisane, serce jej męża bezpiecznie jej ufa. Serce jej małżonka ufa jej. Wierzę, że szczęśliwe małżeństwo opiera się na wzajemnym zaufaniu do Boga i stąd wytryskującego zaufania do siebie nawzajem, gdyż ufa się Bogu. Oczywiście musi istnieć miłość. Jest napisane, żeby miłować swojego współmałżonka. Jest napisane, aby miłować swojego partnera małżeńskiego. Nigdzie nie jest napisane, że należy wyjść za tego, kogo się kocha, tylko jeśli się już za kogoś wyszło, należy go miłować. Więc musi istnieć miłość, ale musi też istnieć poczucie zaufania. Jeśli jest coś, czego nie mogę powiedzieć mojej żonie i podzielić się tym z nią, to nie ma tego poczucia zaufania. Być może boję się jej o czymś powiedzieć. Cóż, to dlatego, że nie mogę jej zaufać. Ale to wtedy jest patologia, a nie norma. Czy nie jest miło zobaczyć to tutaj w Słowie Bożym? Serce męża bezpiecznie jej ufa? Może do niej przyjść i znaleźć wsparcie. Ponieważ kiedy Bóg stworzył pomoc dla Adama, jest napisane, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Tak czytamy w Rodzaju, czyli pierwszej Mojżeszowej, 2:18. Adam potrzebował kogoś, kto by mu pomógł i go wspierał. Serce małżonka bezpiecznie w niej pokłada ufność. Ta kobieta była pracowitą kobietą i taką kobietą jest każda prawdziwa chrześcijańska kobieta. Następnie mówi nam, że była pracowita, to słowo. Wstała także, gdy była jeszcze noc. Wiele matek wie o tym lepiej niż my, mężczyźni. Myślę, że ze względu na ich obowiązki w domu, to właśnie matka jest często tą, która jest pozbawiona snu. Cóż, nie myślmy, że jest to nieistotne miejsce. Pan Bóg zwraca uwagę na wszystkie te rzeczy. Często uderzało mnie to, jak wiele jest miejsc w Biblii o porach nocnych. I o tym, że moje lejce pouczają mnie w porach nocnych, jak czytamy w Psalmie 16. Psalm 16, werset 7. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę nawet w nocy. Poucza mnie serce moje. Dawid powiedział, ty podtrzymujesz moje oczy na jawie, jestem jak zmartwiony, że nie mogę mówić. Czytamy o tym w Psalmie 77, wersecie 4. Psalm 77, werset 4. Gdy wspominam o Bogu, jęczę, gdy rozmyślam, duch mój omdlewa. Trzymałeś otwarte powieki oczu moich, abym nie spał. Byłem zaniepokojony tak, iż nie mogłem mówić. Często zdarza się, że uczymy się czegoś w nocnych porach. Widzimy to również w charakterze tej wspaniałej matki. Jej zdolności biznesowe nie mogą być tutaj przeoczone. Wtedy, jak mówię, miała zdolności biznesowe.
nie zostawiała wszystkiego w rękach swojego męża w zakresie cięcia kosztów, generowania przychodów, ale była w stanie prowadzić interesy, gdy było to konieczne. W każdym nowoczesnym przedsiębiorstwie jedna osoba jest odpowiedzialna za generowanie przychodów, a druga osoba za cięcie kosztów. I najzdrowsza relacja jest wtedy, kiedy te działy są niewymieszane. I w biblijnym modelu mężczyzna ma zapewniać przychody, a kobieta koszty. Choć oczywiście nie jest to tak, że w 100% da się to wyizolować w codziennym życiu, ale taki powinien być generalny nacisk. Działy generujące przychody tną koszty. Przy okazji nie jest to główny biznes tych działów. Działy tnące koszty czasem mogą również znaleźć jakieś źródła przychodów, ale to głównie cięcie kosztów jest ich obszarem odpowiedzialności. I ta kobieta nie zostawiała wszystkiego w rękach swojego męża, ale była w stanie prowadzić interesy, gdy było to konieczne, prowadziła pewne rodzaje interesów, a widząc, że mąż jej bezpiecznie jej ufa, mógł zostawić jej te rzeczy i mógł powiedzieć: ty się tym zajmij. Więc jeśli mamy w domu opiekę nad dzieckiem w rękach własnej matki, cięte są koszty, nie wydaje się pieniędzy na przedszkola. Jeśli kobieta w domu zajmuje się przygotowaniem części żywności, to są cięte koszty. Nie trzeba tyle wydawać na różnego rodzaju wydatki. Także tutaj widzimy u tej siostry percepcję i pewność siebie, odbiór samej siebie w oczach Bożych, umiejętność Bożej samooceny, czyli samooceny w świetle Bożym. A to widać już od 18 wersetu. Ona widzi, że wyczuwa korzyść, nie będę zmyślał, znajdę to miejsce, czyli 31:18. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy. Jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy. Widzi, że jej praca przynosi dobre efekty. Oznacza to, że ona widzi, że jej praca jest dobra. Oznacza to, że musi istnieć pewna miara zaufania, a mężowie, którzy są mądrzy, będą inspirować swoje żony tą miarą zaufania. Jakże często wiemy, że znajdują one wiele przyjemności, gdy rozpoznajemy coś dobrze zrobionego. Gdy podziękujemy za posiłek, nie tylko zwykłym dziękuję, ale pochwalimy wspaniały obiad, pięknie przygotowane ziemniaki, delicje, najsmaczniejsze ciasto, jakie jadłem. Coś, co zrobiły lepiej niż my sami moglibyśmy to zrobić. Ja akurat mam łatwo w tym zakresie, bo moja żona jest wyśmienitą gospodynią domową, idealnie przygotowującą posiłki i jest to wspaniały taki punkt zawsze, gdy można z przelewającego się z wdzięczności do Boga serca powiedzieć w czasie modlitwy: dziękuję Boże za te ręce, które przygotowały ten posiłek, ale też potem uczciwie, bez jakiegoś gryzienia się w język, pochwalić najsmaczniejszy, najwspanialszy posiłek, niezależnie od tego, czy jest to obiad, czy ciasto, czy śniadanie, czy cokolwiek innego. Mamy więc przywilej inspirowania ich tego rodzaju zaufaniem. Każda siostra, która znajduje swoją odpowiedzialność w domu, a to odnajdzie swoje talenty, czy to w opiece nad dziećmi, czy to w opiece nad domem. I za każdą z tych rzeczy mąż, który uczciwy jest wobec Boga, będzie umiał pochwalić, znaleźć coś
co spowoduje, że będzie wyczuwał on pożytek z jej prac domowych, ale i ona wtedy znajdzie dodatkowe potwierdzenie, gdyż sama będzie widzieć i wyczuwać pożytek ze swoich prac domowych. Więc także widzimy, że ta siostra bierze pod uwagę potrzeby tych, którzy są poza domem. I właśnie potem myślę, że to jest bardzo piękne. W 20 wersecie jest powiedziane: otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Wyciągnęła rękę do ubogiego, tak, wyciągnęła ręce do potrzebującego. Nie była zbyt zajęta domem, aby zapomnieć o potrzebach tych, którzy byli poza jej domem. Oczywiście dom i jego potrzeby jako pierwsze, ale jeśli w domu czegoś zbywa, być może jest wywożona odzież i można przejrzeć odzież własną z domu i podzielić się z osobami, które tego potrzebują. I są takie zbiórki różne, czy też inne okazje. Księga Przysłów mówi tutaj o rzekach wód wypływających ze szczęśliwego domu i o tym, jak wypływają one na ulicę. I to jest wprost powiedziane w Przypowieściach 5:16. Przypowieści, 5 rozdział, 16 werset. Czy twoje źródła mają wylewać się na zewnątrz, a twoje strumienie na place? I wiesz, kiedy jest szczęśliwy dom, zawsze jest czas na pomoc. Jest czas, kiedy możemy zastanowić się nad potrzebami innych, a matka ma w tym szczególny udział. Często matka może zrobić znacznie więcej, okazując innym odrobinę życzliwości. W Piśmie Świętym znajdujemy informacje o kobietach, które pomagały w Ewangelii i nie mam wątpliwości, że o wiele bardziej stosowne było, aby chodziły od drzwi do drzwi i zapraszały ludzi na spotkanie Ewangelii poprzez drobne akty życzliwości. Być może mówiąc: popilnuję dziś dla ciebie dzieci, żebyś mógł pójść na ewangelizację. Wszystkie te małe rzeczy Pan bierze pod uwagę, Pan Jezus bierze pod uwagę. Więc, drodzy wierzący przyjaciele, myślę, że nie doceniamy miejsca i wspaniałego miejsca, jakie Bóg dał kobiecie, szczególnie bracia, którzy ulegliście gonitwie za mamoną. Zachęcam was do przemyślenia i zrewidowania tego, zanim wygonisz kobietę ze swojego domu, żeby na zewnątrz zarabiała i meła dla innego, abyś ty troszkę wygodniejszym autem jeździł, troszkę miał wygodniejszy fotel i jakąś wygodniejsze wczasy, to pomyśl o tym. Lepiej zrezygnować z tych zbędnych dodatków, a mieć biblijny dom. Lepiej pojechać na pobliskie jezioro na wakacje, niż goniąc za mamoną, zmarnować to, co Słowo Boże gwarantuje jako błogosławieństwo. Rowerami można, czy pieszo, pójść dookoła wioski, w której się mieszka, jako wypoczynek wakacyjny. Nie trzeba jechać na Seszele, czy dawać zarabiać tym ludziom, którzy te pieniądze potem przeznaczą na świętą wojnę przeciwko chrześcijaństwu i na prześladowanie chrześcijan. To już jest klęska, gdy wielu wierzących jedzie i napycha pieniędzmi kiesy tym, którzy potem za to kupują broń, aby terroryzować chrześcijan i wyganiać ich z ich wiosek. Więc zastanów się, zanim zrobisz podwójne zło. W dzisiejszym świecie chodzi o to, by kobiety zajęły miejsce mężczyzn. Jako mężczyzna często mówię: dlaczego nasze miejsce jest takie wspaniałe? Nie wiem, dlaczego kobiety miałyby myśleć, że miejsce mężczyzny jest takie wspaniałe. Myślę, że Bóg dał kobiecie bardzo wspaniałe miejsce, którego żaden mężczyzna nie jest w stanie zająć. I siostra myśli i planuje przyszłość. Ma też zdolność przewidywania darowaną jej przez Boga. Myśl o przyszłości i
wiesz, to jest kolejna rzecz, którą mają kobiety, a której nie mają mężczyźni. Kobiety mają intuicję co do przyszłości, której my, mężczyźni, nie mamy i nie jesteśmy w stanie się nauczyć. I jestem pewien, że każdy z nas, kto jest żonaty, ma żonę, miał żonę, żonę, która mówiła mu, każdy z nas, kto jest żonaty, miał żonę, która mówiła mu: uważaj, coś się wydarzy, a potem wskazują na coś, czego my nie zauważyliśmy, ale one to zauważyły i widziały, że coś nadchodzi. Nas mogło nawet to irytować. Po co ona zwracała uwagę na takie coś? Przecież tam nie ma prawa nic się wydarzyć. A potem jednak posłuchałeś tego głosu i widzisz, że się to wydarzyło. I gdybyś nie posłuchał tego głosu, byłbyś w środku tego nieszczęścia. Bóg dał tym kobietom coś, czego mężczyzna nie ma, i dlatego świat, diabelski świat, tak bardzo chce kobiet na stanowiskach biznesowych, bo on tą intuicję, którą Bóg dał kobietom do ochrony domów, chce do ochrony swoich pieniędzy i swoich wpływów w tym świecie. Bo kobiety tej intuicji potem używają dla diabła w różnych miejscach biznesowych. We wszystkich tych pięknych cechach nie czytamy nic o kobiecym mężu aż do 23 wersetu. Jest on jakby ukryty w tle za tą kobietą, czyli dopiero do 22 wersetu jest sama, ona i tak dalej, a 23 mąż jest. Więc widać wyraźnie, Słowo Boże tutaj to pokazuje. Kobieta nie zajmuje miejsca publicznego według tego fragmentu z przypowieści Salomona 31. Jest napisane: i mąż jest znany w bramach. Dlaczego jest znany w bramach? Cóż, ma tak wspaniałą żonę, że wszyscy go rozpoznają. Ma pomoc, ma to, co Bóg mu zapewnił, aby mógł być tym, kim jest, dzięki żonie, którą Bóg mu zapewnił. Ale ona nie zajmuje jego miejsca. Jest całkiem zadowolona z tego, że jest zaangażowany w publiczny aspekt rzeczy. I te wszystkie jakieś małe zawodowe sukcesy, które gdzieś tam po drodze spotykają mężczyzn, to jeśli mają biblijny dom, wiedzą, że to jest zasługa kobiety, zasługa żony, która właśnie w domu i modli się o męża, i to jej zaangażowanie w domu powoduje, że ten mąż może tą rezerwę czasową, którą ona mu wypracowała, przeznaczyć na to, żeby ta sama praca zawodowa była wykonywana szybciej i łatwiej. W czwartym rozdziale Księgi Sędziów możemy przeczytać bardzo ważną rzecz. Czwarta. Czwarty, przepraszam, rozdział Księgi Sędziów. Znajdujemy, że nawet w przypadku kobiety, której Bóg użył w dniach wielkiej słabości Izraela, czyli Debory, kiedy nie było żadnego człowieka, który byłby w społeczności, w komunii z umysłem Bożym, aby wiedzieć, że powinni wyruszyć przeciwko Siserze, Bóg przekazuje wiadomość Deborze. Ale Debora nie powiedziała teraz: posłuchaj, Baraku, jeśli ty nie pójdziesz, ja pójdę, jestem w stanie poprowadzić armię. Tego nie powiedziała. Tego Debora nie powiedziała. Nie, pobudziła Baraka. Uznała miejsce, które Bóg Barakowi, mężczyźnie, wyznaczył. Ale pieśń należy do niej. A Bóg wyraża wielkie uznanie dla tego, co Debora zrobiła, ale nie zajęła miejsca przywództwa. Następnie w przypadku Huldy, prorokini,
widzimy, że sprawy w historii Izraela znów znajdowały się na dość niskim poziomie. Prorokini Hulda, prorokini, która mieszkała, jak czytamy w II Królewskiej, rozdział 22, werset 14. Poszli więc kapłan Hilkiasz i Achikam i Akbor i Szafan i Asajasz do prorokini Huldy, żony Szaluma, syna Tikwy, syna Harhasa, przełożonego szatni. Mieszkała ona w Jeruzalemie w drugiej dzielnicy, a gdy z nią porozmawiali, ona rzekła do nich. Czyli widzimy, mieszkała w drugiej dzielnicy. Była znacznie bliżej Pana niż inni w tym czasie i kiedy posłali do niej, aby zapytać, co należy zrobić z księgą, którą znaleźli w domu Bożym, to właśnie ona powiedziała im, dlaczego Bóg postąpił z Izraelem w taki sposób, w jaki postąpił i że ta księga była bardzo, bardzo ważna. I ta księga była bardzo, bardzo ważna. Ważna bardzo była ta księga. Ale Hulda nie powiedziała: wstanę i przeczytam ją ludziom. Była zaniedbywana przez długi czas. Nie. Hulda raczej pobudziła Jozjasza, aby wypełnił swoje miejsce i wypełnił to miejsce dane przez Boga. I nie ma żadnego z królów, który wydaje się wyróżniać tak jasno jak Jozjasz. I to był wielki moment w jego życiu, kiedy przez prorokinię Huldę został pobudzony do odpowiedzialności. I ta kobieta, o której mówimy w 31 rozdziale przypowieści, w jej języku jest prawo dobroci. Cóż, tutaj ponownie powracam do kobiety i do tego, co robiła, a ona robi delikatne płótno i sprzedaje je i dostarcza pasy kupcom. A potem ten fragment Słowa Bożego mówi nam w 26 wersecie. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Tak, werset 26 mówi, że otwiera usta z mądrością, a w jej języku jest prawo dobroci. Ona nie była osobą, która się narzucała. I czyż nie jest to piękne? Myślę, że nie ma nic słodszego niż usłyszeć, jak siostra otwiera usta i można powiedzieć, że w jej języku jest prawo dobroci. Mogę powiedzieć, miłe, drogie siostry, rozwijajcie to w domu i rozwijajcie to w zgromadzeniu. Macie miejsce do wypełnienia w domu i w zgromadzeniu, które tylko wy możecie wypełnić to miejsce we właściwy sposób. Bo są przerwy między zgromadzeniami, w czasie których siostry mają wiele do powiedzenia młodszym siostrom. I są młodsze siostry, które mogą napominać starsze jak matki. Też mają co do powiedzenia. A w domu mogą otworzyć usta i przemawiać mądrze. Na zgromadzeniach niewiasty milczą, ale tak jak zakon mówi, czyli śpiewają, gdy brat poda pieśń i wspólnie mówią amen, gdy zgadzają się z treścią modlitwy. Więc tutaj wyraźnie mamy Słowo Boże, które mówi o niewieście, gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Także o jej dzieciach i mężu można powiedzieć, że one i on rozpoznają ją. Więc znowu jest Słowo Boże, które mówi o tej siostrze. Jej dzieci powstają i nazywają ją błogosławioną.
Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego, jej synowie nazywają ją szczęśliwą i jej mąż sławi ją. Czyli widać wyraźnie. Jej dzieci powstają i nazywają ją błogosławioną. Tak rozpoznają tę swoją matkę, którą Bóg im zapewnił, a jej mąż również nie zapomina. Jest także przecież wspomniane, jej mąż również ją chwali. I myślę, że my, mężowie, nie dajemy z siebie wszystkiego w tym zakresie. Wiem, że i u mnie jest w tym słabo. Jeśli chodzi o pochwały i uznanie, powinno być tego znacznie więcej. Ale tutaj widzimy, że jej mąż nie zaniedbuje tej odpowiedzialności. Jeśli zamierza zająć miejsce przywódcy, lidera, wie, że osoba, która nie jest na tym miejscu, jest tą, która pomogła mu w potrzebie. Jej wewnętrzne piękno też jest tutaj uwidocznione. Jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej, co się jej należy. Niech ją w bramiach wysławiają jej czyny. Tak, upodobanie jest zwodnicze, a piękność próżna, lecz niewiasta, która się boi Pana, będzie chwalona. Jak wiele czasu poświęcamy na próby zrobienia czegoś, aby zwrócić na siebie uwagę poprzez nasz upiększony wygląd. Ale tutaj jest napisane, że zwiewny jest zakres urody, zmienna jest uroda, zwiewna jest uroda, zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda. Bez sensu. Czyli uroda jest zwodnicza, a piękno próżne. Ale jakże piękne jest widzieć i chciałbym powiedzieć wam to, młodzi ludzie, chłopcy, którzy nie jesteście jeszcze żonaci, patrzcie na wnętrze, a nie tylko na zewnątrz. Synowie Boży popełnili błąd, patrząc na urodę córek ludzkich. I to był powszechny grzech tuż przed potopem. I z tych związków rodziły się różnego rodzaju wynaturzenia. Wnętrze jest tym, co naprawdę się liczy. Nie mam na myśli tego, że ta kobieta nie będzie miała dobrego gustu. W wersecie 22 sama sobie sporządza okrycia, jej szata jest purpury i bisioru. Jest powiedziane, że jej ubiór jest jedwabny i purpurowy. Ona wie, jak ładnie się ubrać, jeśli jest taka potrzeba, ale jest bardziej zajęta tym, co wewnętrzne. Wierzę, że te rzeczy są bardzo, bardzo ważne, gdy są nam tutaj przedstawione. I dlatego wyraźnie mówię, że nie dotyczy to tylko okresu przedmałżeńskiego, ale także późniejszego w gospodarstwie domowym. Jest bowiem powiedziane, niewiasta, która się boi Pana, będzie chwalona. Daj jej owoc jej rąk, a jej własne uczynki niech ją chwalą w bramach. Oddajcie jej, co się jej należy, niech ją w bramach wysławiają jej czyny. I tutaj jest bogobojna żona, jest godna chwały. I tutaj warto odnieść się do tego, co nas czeka jako Kościół, gdyż my jesteśmy oblubienicą Baranka. Myślę, bracia, że kiedy nadejdzie czas, gdy nasze życie objawi się na sądzie Chrystusowym, gdy spotkamy się z Panem Jezusem na powietrzu w dniu pochwycenia, będzie wiele niespodzianek. Być może niektórzy, którzy zajmowali bardziej publiczne miejsce, nie otrzymają tak wielkiej nagrody, a przecież często stawali za kazalnicą, czy w inny sposób publicznie byli jawni dla służby Chrystusowej. Często mówi się, im bardziej nasza służba wystawia nas na widok publiczny, tym większe jest niebezpieczeństwo robienia tego dla poklasku ludzi. I to jest fakt. Myślę, że siostra potrzebuje o wiele więcej duchowej energii, aby wypełnić miejsce, które zostało jej dane,
niż mężczyzna, ponieważ często jest niezauważana przez innych ludzi, mało tego pogardzana przez głównych konsumentów jej dobroci. Ale wyniki są właśnie w owocach i w dzieciach. Często zadawałem pytanie, kto może mi powiedzieć, jak nazywali się rodzice Mojżesza, Arona i Miriam? Znajduję bardzo, bardzo, bardzo niewielu ludzi, którzy znają ich imiona, a jednak wszyscy wiedzą o Mojżeszu, Aaronie i Miriam. Dlaczego? Cóż, ponieważ te dwie osoby, rodzice, były w pewnym sensie ukryte. Ale czy ich praca i praca miłości w tle były ukryte? Nie. Troje wspaniałych dzieci, dwóch mężczyzn i jedna siostra wyszło z tego domu w wyniku pracy, która, jak widzimy, była całkowicie ukryta. Nie ma ani słowa o tym, co robili rodzice, tylko o tym, że pochodzili z plemienia Lewiego. Tak możemy przeczytać w drugiej Księdze Mojżeszowej, czyli Księdze Wyjścia, drugi rozdział, werset pierwszy. A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. A potem widzimy rezultat cichej pracy w domu, troje wspaniałych dzieci. Nie myśl, że czas spędzony w domu jest czasem straconym. Słyszałem, jak niektórzy mówili, och, to nudne, to monotonne, ale to jest tak ważne, tak bardzo potrzebne. Wzajemne prowadzenie domu jest najważniejszą służbą chrześcijańską tu na ziemi. I przejdźmy do pierwszego listu do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 5. Werset 14. Chcę tedy, aby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem, nie dawały przeciwnikowi żadnego powodu do obmowy. Chcę więc, aby młodsze kobiety wychodziły za mąż, rodziły dzieci, prowadziły dom, nie dawały przeciwnikowi okazji do wyrzutów. Powodem, dla którego o tym wspominam, jest to, że być może niektórzy będą zaskoczeni, gdy zauważą w tłumaczeniu Słowa Bożego na nasz język, że jest oddane jako rządzić domem. Rządzić domem. Zarządzały domem, rządzić domem, a nie tylko prowadzić dom. Nie oznacza to, że ona zajmuje miejsce swojego męża, ale raczej, że jest ich dwoje, którzy dzielą to miejsce razem. I jest to bardzo ważne, aby zauważyć, że w najlepszych tłumaczeniach angielskich także jest rządzić domem, a nie prowadzić dom. Pewien autor, brat Willis, wskazał kiedyś, że kiedy urodził się Kain, został nazwany przez swoją matkę, o ile Pismo Święte podaje tylko przez matkę. Wiemy, że Ewa wykazywała pewną tendencję do zajmowania miejsca przywódcy, które to do niej nie należało. I znamy smutne skutki zajęcia przez nią tego miejsca. Ale później, kiedy urodził się Set, znajdujemy zarówno ojca, jak i matkę razem i oboje są zaangażowani w nadanie imienia Setowi. Następnie czytamy w rodzaju 4:26, pierwsza Mojżeszowa, 4 rozdział, 26 werset. Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana.
1 Mojżeszowa 4:26. Wiemy więc, że w domu panują wzajemne zasady. Wspaniale jest widzieć, jak ojciec i matka mogą wspólnie rozmawiać o rzeczach, które są niezbędne do utrzymania porządku w domu. Tak ważna jest wspólna praca i tak, to nie jest tylko jedna osoba rządząca, a druga osoba tylko podążająca za nią. To dwoje ludzi razem. Oboje dzielą się i zajmują w domu miejsce, które Bóg zamierzył w domu. Jakże piękne jest widzieć Boży porządek objawiony w Jego Słowie. Boża obietnica dla gospodarstwa domowego jest jasna. I chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden fragment z Dziejów Apostolskich 16:30. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, werset 30. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Tak, wyprowadził ich i rzekł: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony, aby być zbawionym. A oni rzekli: wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I dalej opowiadali słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w domu jego. I opowiadali mu słowo Pańskie i wszystkim, którzy byli w jego domu. Powodem, dla którego akcentuję to miejsce, jest to, że być może słuchają mnie jacyś rodzice. Ja jestem jednym z rodziców. I dlaczego czujemy, że popełniliśmy wiele błędów i nie udało się nam wypełnić miejsca, które Bóg wyznaczył nam jako rodzicom? Zawsze czerpałem wielką pociechę z tych fragmentów, które właśnie przeczytałem. Mili bracia, miłe siostry, mili bracia, te słowa zostały wypowiedziane do ojca i przypuszczam, że prawdopodobnie w domu była również matka, ponieważ dzieci zostały przyprowadzone do jego domu i postawiono przed nimi mięso. Słowa te zostały wypowiedziane, zanim ci rodzice podjęli jakiekolwiek działania w kierunku szkolenia swoich dzieci, zanim jeszcze zaczęli. I mówi nam tutaj, że Bóg złożył obietnicę. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony i ty i twój dom. Powodem, dla którego zwracam na to uwagę, jest to, że popełniamy błędy, zawodzimy, ale w takich rzeczach dobrze jest oprzeć się na Panu. Gdy nastąpi awaria, licz na suwerenność Boga. Niektórzy ludzie mówili niejednokrotnie, jak to jest, że widziałem rodziców, którzy zdawali się nie mieć takiego pragnienia, jakie powinni mieć, a mimo to widziałem, że ich dzieci radziły sobie tak dobrze. A widziałem innych, którzy tak bardzo się starali, a ich dzieci nie radziły sobie tak dobrze. Jak to jest? Cóż, pomyślałem o tym w ten sposób, bracia. Czasami możemy być bardzo pewni siebie. I mam nadzieję, że z powodu tego, co dziś wyraźnie w tym, co analizowałem, powiedziałem, nie ma wśród słuchaczy nikogo, kto powiedziałby: cóż, myślę, że wykonam dobrą robotę, a wtedy moje dzieci okażą się dobre. Ponieważ wiecie, kiedy mamy tego rodzaju dumę, pychę w naszych sercach, wtedy Pan może po prostu pozwolić nam zobaczyć, że to wszystko jest dziełem Jego łaski, że On jest tym i jedynym, który może pracować w sercach naszych dzieci. Czasami, gdy nasze dzieci były małe, Pan doprowadzał nas do punktu, w którym musieliśmy powiedzieć:
Panie, zawiedliśmy i nie wiemy, co robić, ale zdajemy się na Ciebie. Dlatego lubię czuć, że błogosławieństwo rodziny jest zasługą suwerennej łaski Bożej, nie moją zasługą, nie zasługą domu. Powinniśmy starać się wypełniać naszą odpowiedzialność. Jest to wspaniały przywilej, że mamy wskazówki w tym zakresie w Słowie Bożym. Jest radość w wypełnianiu tych wskazówek, ale błogosławieństwo rodziny zależy od suwerennej łaski Bożej. Każdy z nas może powiedzieć, cóż, wiem, że nie wypełniłem miejsca, które powinienem zająć, ale jest piękna obietnica. Zdaj się na Bożą łaskę, licz na Niego, na Boga. Będziesz zaskoczony tym, jak On przychodzi i być może, jak mówię, w tym domu, w którym rodzice wiedzieli, że zawiedli, wiedzieli, że nie zrobili tego, co powinni w wychowywaniu swoich dzieci, upadli na kolana i przyznali się do swojej porażki przed Panem, przyznali się do swoich niedociągnięć, rzucili się w ramiona kochającego Zbawiciela, całkowicie zdali się na łaskę Pana, a On uczynił nader obficie ponad wszystko, o co prosimy lub o czym myślimy. I to możesz przecież przeczytać w Efezjan 3 rozdział 20 werset. Efezjan 3:20. Temu, który wedle mocy skutecznie w nas działającej może nade wszystko uczynić daleko obficiej niż to, o co prosimy lub co pomyślimy. Nasz Bóg jest Bogiem wszelkiej łaski. On nadaje nam kierunek. On pokazuje nam, jak powinniśmy postępować. Jak dobrze jest wiedzieć, że On przychodzi pomimo naszych niepowodzeń, pomimo naszych błędów. Nie poddawajmy się, liczmy na Niego. I dlatego chciałbym, żebyś to odebrał jako słowo zachęty. Czasami możemy nie dożyć błogosławieństwo, które przychodzi, kiedy Elimelech zabrał swoją rodzinę do Moabu, jego dwaj synowie zmarli w Moabie, a on nigdy nie doczekał błogosławieństwa, które przyszło, gdy Bóg zadziałał w sercu Rut. Wprowadził ją do królewskiej linii, a następnie uczynił ją błogosławieństwem w królewskiej linii Izraela. Być może nie zawsze doczekamy się rezultatów, ale zdajmy się na łaskę Bożą. I powtarzam to jeszcze raz i zachęcam, drogie siostry, mówię bardzo pokornie i jestem bratem i czuję się trochę pokorny, mówiąc do sióstr w ten sposób, ale ufam, że każda z was zrozumie, że nie musicie wychodzić do świata biznesu poza dom i próbować odcisnąć swoje piętno na świecie. Bóg dał wam wyjątkowe i wspaniałe miejsce, takie, które tylko wy możecie wypełnić i które tylko wy możecie wypełnić dobrze. Ku Bożej chwale, ku Jego chwale i dla waszego błogosławieństwa. I tak możesz być zaskoczony w innym dniu, gdy będziesz starał się iść dalej dla Niego, co to będzie usłyszeć Jego słowa, dobrze zrobione, tak jak czytamy w Mateusza 25, 21, Mateusza 25, 21. A Pan Jego rzekł mu, dobrze, sługo dobry i wierny, nad małym byłeś wiernym, wiele ci poruczę, wnijdź do radości Pana swego. Dobrze zrobione. Każdy otrzyma pochwałę od Boga. Niech Bóg wam błogosławi.